Kilkoro mężczyzn może odpowiedzieć karnie za znęcanie się nad zwierzęciem. Niechlubną popularnością cieszy się w mediach społecznościowych film, który opublikował w poniedziałek prezydent Sosnowca. Na nagraniu z kamery monitoringu miejskiego widać, jak mężczyźni stoją na molo przy sosnowieckich stawikach, po czym jeden z nich z impetem przerzuca psa przez wysoką barierkę mostu prosto do wody. Monitoring mamy po to, aby właśnie takie sytuacje wychwycić. Jednocześnie ukazując te filmiki gdzieś w sieci, też napiętnować te osoby. Często jest tak, że policja, oczywiście tu jest ta jedna droga i policja będzie tutaj na pewno na swoją rękę szukać tych osób. Natomiast mamy też jakby tutaj z przeszłości już przykłady na to, że umieszczenie takich filmów w sieci sprawiało, że bardzo szybko też był sygnał, czy to sąsiadów, czy to jakichś znajomych, czy to kogoś, to po prostu tych ludzi gdzieś tam kojarzy. Doskonale wiemy, jaka jest siła mediów społecznościowych, siła internetu. No i też liczymy na to, że tak będzie tym razem. I tym razem również nie obejdzie się bez konsekwencji prawnych, ponieważ takie zachowania i przejawy znęcania się nad zwierzęciem są, jak mówi policja, ścigane z urzędu. Z nagrania można wywnioskować, że mężczyźni, którzy stali obok swojego prawdopodobnie kolegi, nie przejęli się szczególnie nieodpowiednim zachowaniem wobec psa i nie zareagowali. Zareagował za to pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Najpierw poprzez system nagłośnienia, który działa wraz z monitoringiem miejskim, upomniał mężczyzn, a później złożył zawiadomienie na policję. Jest to przestępstwo karne i kara za takie znęcanie się nad zwierzęciem wynosi do 3 lat więzienia, a jeśli takie znęcanie jest połączone ze szczególnym okrucieństwem, nawet do 5 lat więzienia. Przestępstwo jest ścigane z urzędu, dlatego tak jak mówię, nam wystarczy informacja o tym, że do takiego zdarzenia dochodzi, po to, by wszcząć postępowanie, by sprawdzać taką informację. Chciałam powiedzieć, że na stronie każdej z komend w Polsce znajduje się zakładka Zielona strefa, ochrona zwierząt. Tam znajdują się informacje, w jaki sposób możemy zgłosić takie przypadki. Mężczyzn nie udało się jeszcze zatrzymać, trwają poszukiwania i dlatego opublikowany został film z miejskiego monitoringu.